Siemanko wam z tej strony Mataloxus Matos i witam was serdecznie w pierwszym odcinku serii Drakensang Online. Zarejestrować się możecie z mojego opisu pod filmikiem. A dzisiaj ze mną jest użytkownik Lukanowski. Przywitaj się. Siemano, z tej strony Lukanowski, tak wiem, zerżnąłem te przywitania, ale po prostu jestem mało oryginalny. Yeah. Dobra, kontynuuj. Dobra, zaczynajmy przeepickie napieprzanie ekspinie. Kim jesteś? A, no tak, ja jestem strażnikiem lasu, Lukanowski zaś jest? Smoczym rycerzem z zakonu smoka, inaczej się wpierdzielam tam, gdzie powinienem, chociaż nie powinienem, bo częściej ginę na pewno od Matosa. Ja jestem AD Carry w naszym zespole. Już mi krzyży brakuje. Tylko dwa strażniki. O, i skrzynkę dostałem jakąś. Czekaj. Zalogowanie, co dostaliśmy dzisiaj. O, eliksir 1. Ja czuję się nagi i wykorzystany. Jesteśmy w mieście o nazwie Kings Hill. Jesteśmy obok pomnika jakiegoś ziomka z mieczem. Jeszcze nie wiem, chyba to jest jakiś król. Heredur to jest. Król Heredur. No zresztą na tym serwerze gramy. Tak jest. Sonia. Jeśli ktoś chce nami zagrać, to musicie się najpierw nagrać. Musicie. My gramy tylko z youtuberami. Wyjątkiem jestem ja, bo ja nie nagrywam, bo niestety mam wooden PC, co zresztą można nieraz zauważyć. Zwłaszcza Matos to nieraz mi wypomina. Przecież oj tam, oj tam. Zabawne sytuacje, ale nie o tym przecież będziemy mówić, bo... Dzisiaj jest ten dzień, w którym zaczynamy przygodę. Oczywiście mamy już... który to level? Mamy już 15, po 15 levelu. Ale to się nie liczy, to jest pierwszy odcinek. Musieliśmy się po prostu wgrać. Żeby było ciekawiej i zobaczymy jakie... Szukajmy teraz jakichś głupich ników. O jej! Czekaj, tam... Tam gdzie był twój kolega. O, twój kolega. Ej, czemu mój kolega? Ty jesteś moim kolegą. Twój kolega. Melpist. Albo Belle Minucie. W tą grę grałem już gdzieś tak chyba już 2 lata może. Ej, gdzie jesteś? Jestem już koło obelisku. Koło obelisku przed wyjściem. Oż ty! Dziś... Ty, kurczę, uważaj. Uważaj, bo ci nie pomogę jak się wbijesz. Dobra. Przytankuję. Spróbujemy dzisiaj pójść do krypt króla i może nie. Liczymy, może nas zabiją, ale jak nas zabiją, to zostawcie świeczkę w komentarzach. Dokładnie. Dokładnie. Dzisiaj będziemy napieprzać oczywiście. Tą grę znajdziecie w longshortach u Royofał 13. No tu Roja, no kurwa, masz Uroja. Roja. No Roja. Nie mów dokładnych ników, tylko po prostu, no nie będziesz przecież mój Rock 2K Alone, tylko po prostu Roka, bo każdy będzie wiedział o kogo chodzi. Oczywiście. Czekaj na mnie. Dobra, ja już wyszedłem. Oczywiście obu youtuberów bardzo pozdrawiamy, bardzo gorąco. O ile ciebie oglądają, mnie na pewno... Czekaj chwilę, bo... Dobra, to by było fajne, kurczę, gdyby taki Rojo albo Rock nas oglądał. Ciebie właściwie było. Dobra, Lukanowski atakuje! Napieprzamy. To jest bardzo dobra okazja w takich hack and slashach, żeby porozmawiać na różne ciekawe tematy. Niczym Ator z Gimperem, którego ja osobiście uwielbiam, ich hipnotyczne gadanie, bo to jest świetne. Oni poruszają tematy oraz często je wyczerpują w 100%, często nawet o tym nie wiedząc, a jeszcze sporo im odcinka zostaje. Skorzystajmy z tej okazji. No i na jaki temat rozmawiamy? Hopsa kurde, niszczymy przy pomocy... Niczym Aszka. Jak Legolas! O, mroczne te monety. Jakiś debilem, żeby nie brać. No, hajs się musi zgadzać, nie?
4 miedzi. No, później może zrobimy PvP i wtedy zobaczymy, kto ma twardsze jaja. Ale tak się chyba nie da. O. Wziąłeś dzisiaj... Czekaj, jak to się nazywa? Bonus dnia? Codzienne wyzwanie? Nie. To radzę ci wziąć. Na wybicie. Ja mam 18 już zespół. Okay. I do wygrania jest 250. Co mam wziąć? Wygraj walki i pokonaj godnych siebie przeciwników. O. Przyjmujemy wyzwanie. Czekaj, bo coś jeszcze mam masę sprzętu. Esencji pewnej niebieskiej dostałem. Ja mam. To się przyda na jakichś bossów, wiesz? I Mendo! Dobra, ale mieliśmy o czymś pogadać, przecież jakiś bardzo konstruktywny temat mieliśmy poruszyć. Dobra, czekaj, wbijam się tam. A, zarzuć czymś może? Dobrze, ja powiem tak, co sądzisz na temat... ja pierwsze, o czym ja lubię rozmawiać z każdym, kto ma ochotę ze mną na ten temat gadać, to oczywiście polityka tego kraju, gdyż... Ale jednak to jest nie temat... poruszajmy tego. Nie poruszajmy tego tematu. Raczej no. Nie. No raczej nie, bo chodzi o to, że po prostu ja zostaję w tyle, no bo niestety Wooden PC do czegoś zobowiązuje. Napieprzajmy no szpicla. Ja zajmę się może szkieletami. Ja się ten będę wbijał tego szpicla Nefertari. Gimendo. Dobra. A kto umarł, ten nie żyje. Niech żyje król. Ciekawe, czy ktoś... A właśnie, możemy porozmawiać na przykład o bajkach z dzieciństwa naszych. Nie, bo to tak jest, że dzisiejsze bajki, jak ja nieraz lubię sobie obejrzeć, czasem sobie obejrzę z Cartoon Network coś, jak kiedyś to ja byłem widzem Cartoon Network, że codziennie musiałem przynajmniej 2 godziny bajek obejrzeć minimum. Co nie, po prostu byłem taki no-life'em, do tej pory jestem, ale... sobie szczerze, jestem teraz bardziej otwartym no-life'em. No, nie wiem, może porozmawiajmy o świetnym kanale z mojego dzieciństwa, RTL7. O, RTL, mojego nie. Mateuszu, moje to jest... Moje... O kurde, otwórz sobie tą skrzynię koło mnie. Jak masz 5 wytrychów. Kup wytrychy. Wyrzuciłeś wytrychy? Miałem jeden. Ja sobie wykupiłem wtedy. Dobra, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra. I to spoko, sprzęty są dosyć? Esencja bitewna, 6 tych i 9 miedzi. Ja dostałem wiadomość od runy Flint, ale to oczywiste. O, magiczne buty z wilczej skóry. Czekaj, bo ja tu mam pierścień z brązu, a nie, już nie mogę nic zbrać. W sumie to i tak jest pewnie wujowy pierścień z brązu. Ewentualnie tarcza. Bo tarcza... 23... Nie to pas, nie dostanę nic. Wow, nadzwyczajne ramienniki myśliwego, różowe. Ile potrzebnych kryształów prawdy? 86. O, żeż ty. O, to będzie zbieranie. Tarcza okuta. Dobra, chodźmy może do Krypt Króla. Tak czy inaczej, Mateuszu, RTL7, nie wiem czy oni nadal nadawają. Nie, niestety nie. Niestety nie, RTL7 zostało wykupione przez inną stację, chyba tam co TVN organizowane. I z RTL7 został... TVN, bo przecież na TVN ten 7 miało być ten, Dragon Ball leciał. No, Dragon Ball GT leciało na początku, a później zrezygnowali po interwencji jednej takiej pani. O, tego nie wiedziałem osobiście, bo nie drążyłem później tego tematu. Po prostu ja Dragon Ball ja obejrzę, bo to jest moje dzieciństwo jednak. Wiesz kto prawdopodobnie zainterweniował w tej sprawie? Co? Chodź. Nie zainterweniował, ale... Widziałem filmik, uwaga, o Dragon Ballu. Program, uwaga, w telewizji. To chyba jest nawet w internecie, na YouTubie. Jak zostało zlikwidowane. I tam wypowiadała się
Danuta Zawadzka, ile się nie mylę. A, tak, tak, gruba flądra od Karnego Jerzyka. Aha, tak. Niestety sama, kurde. I się po prostu... Bo to później ta metoda jest troszkę spaczona, bo na przykład niektórzy rodzice, jak ja czytałem, to wiesz co oni robią? No. Każą swojemu dziecku siedzieć na Karnym Jerzyku tyle, ile mają lat, ale pomnożyć jeszcze. Dajmy na to, jest piąty dzień miesiąca, no to pomnóż razy 5. 10-latek ma siedzieć 50, prawie godzinę. Co mam pod koniec miesiąca robić? Dobra, epicki skok? Tak, poczekaj na mnie. Epicki skok! Epicki! Mój był bardziej epicki. Jak będziemy wracać, to spróbujemy wskoczyć. Teraz idziemy do Krypt Króla powoli, bo no bo niestety się tak czy inaczej, moim zdaniem to jest po prostu wypaczona metoda, no wiadomo, dobra. Dopatrywali się po prostu tam pornografii. Przemocy i pornografii. Tak, bo tam niby tam zakrwawiony Goku był, no bo przecież wiadomo, się tam napierdzielali, no nie łudźmy się. Ale jakoś kiedyś to lecieli normalnie, leciało wszystko i nikt nie zgłaszał żadnych sprzeciwów. Pomimo, że po prostu tam jest dużo przemocy, Dragon Ball nauczył mnie... Niewielu rzeczy nauczył, na przykład żeby się nie poddawać. Nauczył, co to przyjaźń, co to prawdziwe poświęcenie. No, że jednak trzeba się też uczyć, jak to Son Gohan mnie nauczył. Jak to zresztą nie na Quake'u było pokazane. Mnie nauczyli tak samo, jak mnie nauczył. Ja generalnie jestem typem otaku. Czyli, że ja lubię anime i mangę, co nie? No, ja się tam bardzo nie znam na tych rodzajach tych anime, ale lubię sobie poglądać. Tak jak kiedyś leciało właśnie też na RTL 7. RTL 7 to ogólnie... Jak ja to z kulem oglądałem, ja jeszcze wiesz co robiłem? Ale co, o czym? Czy co? Zodiaku. Saint Seiya. Właśnie o tym chciałem powiedzieć. Rycerze Zodiaku, jak ja pamiętam, z kumplem żeśmy zbierali kartony, a potem z pancerze robiliśmy. On był tym, Andromeda, ja byłem Pegaza. Ale mimo to ja miło wspominam. To kto, jeśli oglądałeś, to kto? Jak miał na imię rycerz Andromedy? Nie pamiętam imię, nie mam pamięci, jedynie kogo pamiętam, że... Tylko Pegaza miał na imię Senia. Seiya. Ja nie powiem, ja nie mam... Shen. No wiem, że jeszcze miał ten, brat od Shena na imię. Podejrzewam, jakoś, z jakiejś, po francusku coś. Brat Shena to i był... Bodajże rycerz Feniksa. I on później zapierdzielił ten, zbroję Centaura. Nie no, można się nad tym sporo rozwodzić, bo to jednak, to było moje dzieciństwo. Moje tak samo. My jesteśmy w ogóle dzieciakami lat 90. Co te dzieciaki teraz, te urodzili się, kurczę, w 98. Nie rozumiem tego. I mówią, że są dzieciakami lat 90. Są tylko, że się. Są tylko na papierze. Tak. Ale nie pamiętają, jak się kiedyś bawiło, że kiedyś to Pegasus dla nas było. No. Godziny rozrywki, teraz to kurwa. Ja sam nie posiadałem Pegasusa, niestety. Ja posiadałem. Jak ja. Wyobraź sobie, mieć trzech braci. Dwóch braci na przykład, bo trzeciego miałem. Że tak powiem, dostałem. To nie, wiem, że traktuję brata przedmiotowo, bo to jest kochany brat jednak. Pomóż mi! W tym momencie